Hiszpanii, tutaj jest wystawa. Wszystko za darmo możecie. Na wieży, tam jest restauracja, możecie pobyć. Ja byłam kiedyś tam na wernisażu. Bardzo ładnie było na wernisażu, na tej wieży. Bardzo fajnie. Tu dużo też kręci się takich, wiecie państwo, bezdomnych, ale taki typowy bezdomny, jak to śpią na Marszałkowskiej, na przystankach, na ławkach. Nie może, co katolicy przeszli w okularach. Proszę państwa, taki bezdomny nie może sobie zasiłku zarobić, załatwić. Tylko po prostu jak gdzieś kątem mieszka. No i dlaczego ja o tym mówię? Bo my mamy tutaj taką tę Ewę Grecję, która to Ewa Grecja, czyli Jadwiga Grabowska właściwie, przyleciała z Ameryki. Ja mówię, słuchaj, ona jest tak obyta z Ameryką, wiesz, jak krowa z pałacem. No, no. Także proszę państwa, ona dzięki nam załatwiła zasiłek z OPS-u, czyli opieki społecznej, ale jeżeli u nas nie mieszka, to już tego zasiłku nie ma. No i tak sobie nawróciła, bo o co chodzi, jak zobaczyła pieniądze, bo tu w Polsce jest papieska bieda. Jak tak ktoś pieniądze dostanie, no to z pieprza gdzie pieprz rośnie. No, kaszlą, chrumczą, świat moherowy. Świat, jak to mówią też, co? Moherowych beretów. A przecież baba, jak staruszka, która nie to, że się nie myje, bo to przecież te wszy to mogły ją zaatakować z innej głowy, przeskoczywszy. Co ona ma w tym berecie? Czy wy o tym wiecie?